A po mojej prawej stronie Krzysztof Piziłka i Michał Darewski. Niestety nie szefostwo, ale uczestnicy i to zacni, bo pewnie aktorzy, teraz też się dowiemy. A będziemy, będziemy mówili o 27. Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego i o 29. Festiwalu Teatralnym w tym liceum. To jest liceum z tradycją teatralną i cała Warszawa zawsze zazdrości Czackiemu, że oni mają tam taki fantastyczny festiwal i warszawskie media, nie tylko w programach lokalnych, o tym festiwalu opowiadają, więc my Państwu dzisiaj o tym festiwalu opowiemy. Obiecuję, że opowiemy nie jeden, jedyny raz. No więc tak, 29. edycja, powiedzcie, czy jakoś wyjątkowo szkoła żyje tym festiwalem? Czy to jest tak, że jak przychodzi ten czas, a właśnie jaki czas, to trwają przygotowania, wy nie musicie chodzić na zajęcia, tylko się uczycie, jesteście aktorami, zapraszacie znane postaci z życia teatralnego, z warszawskich teatrów. Proszę bardzo, oddaję Wam głos. Kto pierwszy? Tomek. Festiwal zaczyna się już tak naprawdę we wrześniu, kiedy szukamy naszych patronów medialnych, naszych sponsorów, którzy nas wspierają w naszym przedsięwzięciu. Od razu po wakacjach do pracy. Tak, od razu po wakacjach, to szczególnie my, szefowie, mamy dużo pracy. I potem prace zaczynają już tak naprawdę pod koniec listopada. W tym roku 23 listopada stawiamy sami scenę na naszej sali gimnastycznej. Scenę, która jest w pełni profesjonalna. To znaczy jest tam profesjonalne oświetlenie, nagłośnienie. Są profesjonalni technicy, którzy zajmują się jej postawieniem, którzy składają się w 100% z uczniów. To znaczy sami wybieramy ludzi do swoich sekcji. Jesteśmy podzieleni na 9 sekcji. Sekcje są odpowiedzialne za przeróżne rzeczy, właśnie za oświetlenie, o którym już wspomniałem. Miałem akustykę, czy wydawanie gazety. A merytorycznie, jak to jest ze spektaklami, kto wybiera, jakie spektakle wybieracie? Każda klasa zapewne przygotowuje swój spektakl, czy on się nazywa spektaklem konkursowym, czy może są inne określenia. Jak to wygląda? To może Kasia? Tak, no to otóż każda klasa przygotowuje własny spektakl i jest to tak zwany spektakl konkursowy. Mamy łącznie 15 klas, więc daje 15 spektakli. Tak, dokładnie. I można nawet sobie porównywać, tak zaczynając od pierwszej klasy do trzeciej, jakie jednak zmiany przychodzą od jednak, powiedzmy, no amatorskich zupełnie, tak? Aż do naprawdę... Tak, no jednak w sensie... Troszeczkę surowi, mówiąc kolokwialnie. Tak. Ale właśnie, i to jest dla mnie tak niesamowite, kiedy patrzę się na te trzecie klasy i jest już takie, wow, pewien profesjonalizm, naprawdę. Czyli nauczyli się przez te wszystkie... Tak, to daje taką naukę, naprawdę. No to festiwal trwa 4 dni. To ile spektakli i jak to było? Tam 15 spektakli plus 5 spektakli pozakonkursowych. Kto może przychodzić? Na spektakle może przychodzić każdy, kto ma bilet. Jako, że nasza sala jest dosyć mała. Działacie charytatywnie. Nie działamy charytatywnie. Konjunktura, ekonomia. Tak, to znaczy chodzi o to, że nasza sala jest dosyć mała, więc ciężko by było wpuścić wszystkich, których chcielibyśmy wpuścić. Dlatego na salę, żeby wejść, potrzebne są bilety. Natomiast każdy może wejść do szkoły i zobaczyć spektakl w kawiarence, których są 3 kawiarenki w szkole. Na każdej, na dużym ekranie jest wyświetlana na żywo transmisja ze sceny. To bardzo miło na kulturę. Zupełnie poważnie. To ja teraz do panów Krzysztofa i Michała. Krzysztof i Michał, słuchajcie, wasz udział w festiwalu, czym wy się zajmiecie? Tutaj organizatorzy, szefowie, etc. Tutaj myślę, że dusza artystyczna po mojej prawej stronie. Dusza artystyczna na pewno, ale i oprócz grania, to znaczy oprócz aktorstwa, ja zajmuję się także nadzorowaniem pracy sekcji transmisji, to znaczy to, o czym mówił Tomasz przed chwilą, czyli zapewnienie ludziom dostępu do sztuki. Tak, bo ponieważ, tak jak powiedział Tomasz, ta nasza sala jest na tyle mała, że nie pomieści wszystkich zainteresowanych. Trzeba ich jakoś tak rozlokować. Tak, więc są w szkole 3 miejsca, które transmisja jest przekazywana na żywo z sali. Czyli tak w czasie jeden do jednego w czasie rzeczywistym. No i to nie bez powodu nazywa się kawiarenką, bo oprócz tego, że można spektakl obejrzeć, można zjeść ciasto, można zjeść kanapkę. Każda klasa, są wybierane klasy, które przygotowują kawiarenki spośród klas drugich. I one zazwyczaj są tematyczne. To znaczy na przykład jest temat podwodny świat albo jakiś bajkowy. No i zawsze... Tam może być każdy i obejrzeć sobie w komfortowych warunkach.
spektakl, jednocześnie konsumujący jakieś przekąski. A gdybym was poprosiła, czy to jest w ogóle możliwe, tak żebyście to nie jakiś fragment z jakiegoś spektaklu nam zaprezentowali, żebyśmy mogli posłuchać i przygotować się, że ci, którzy mogą przyjść do liceum Tadeusza Czeskiego, to przyjdą, a ci, którzy chcieliby przyjechać, no to też byśmy polecali gorąco, żeby się zjawili tutaj w Warszawie na 29. Festiwalu Teatralnym. Podszedłem do niej, odprzodzuj swoje dłonie, zacisnąłem jej szyi. Proszę bardzo, fajnie się składa. To mogę was, państwa, o to poprosić? Oczywiście, przygotowaliśmy fragment z Mistrza i Małgorzaty. Bułgakowa, tak. No może fragmencik, chociaż zdążymy. To proszę bardzo, tylko proszę odstresować się i tak jak potrafi się najfajniej. Nie mógł sobie dać rady po prostu. Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce, na patriarszych trudach zjawiło się dwóch obywateli. Pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlioz we własnej osobie, redaktor miesięcznika literackiego. Towarzyszył mu zaś poeta Iwan Mikołajewicz drukujący się pod pseudonimem Bezdom. Gdy przechadzali się pustymi alejkami, rozmawiając, skwarne powietrze zgęstniało przed Berliozem i wysnuł się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Proszę wybaczyć, że nie będąc znajomym państwa, ośmielam się, ale przedmiot naukowej dyskusji panów jest tak interesujący, jeśli dobrze usłyszałem, to był pan łaska stwierdzić, że Jezus w ogóle nie istniał. Tak jest, nie przesłyszał się pan. To właśnie powiedziałem. Ach, jakie to ciekawe. Proszę mi wybaczyć moje natręctwo, ale jeśli dobrze zrozumiałem, na dodatek panowie nie wierzycie w Boga. Dokładnie, nie wierzymy. Tutaj nikogo to nie wierzy. Znakomita większość ludności naszego kraju dawno już świadomie przestała wierzyć w bajeczki o Bogu. Niech pan pozwoli, że z całego serca podziękuję, ale pozwólcie, że was, panowie, zapytam, co w takim razie począć z dowodami na istnienie Boga? A dowód staruszka Immanuela? Dowód Kanta jest również nieprzekonujący. Najlepiej to by w ogóle było posłać tego Kanta na Sołowki za te jego dowody. Zesłanie go na Sołowki jest niemożliwe. Z tej przyczyny, że Kant już od 100 lat z górą przebywa w miejscowościach znacznie bardziej odległych i wydobycie go stamtąd jest zupełnie niemożliwe, zapewniam pana. Ale niepokoi mnie następujące zagadnienie. Skoro nie ma Boga, to kto kieruje życiem człowieka i w ogóle wszystkim, co się dzieje na świecie? O tym wszystkim decyduje człowiek. Przepraszam, no pozwoli pan, że go zapytam. Jak człowiek może czymkolwiek skierować, skoro pozbawiony jest nie tylko możliwości planowania na choćby śmiesznie krótki czas, powiedzmy 1000 lat, ale nie może ponadto ręczyć za to, co się z nim stanie następnego dnia. Niczego nie może dokonać, bo nagle nie wiedzieć czemu poślizgnie się i wpadnie pod ciało. To postawimy kropkę, bo nie przeczytamy wszystkiego, nie odegramy do końca spektaklu. Będziemy zapraszać na wydarzenia, które pod koniec listopada, prawda? Choć kobieta. Od tego, Kasiu, powiedz mi, czy ty uczestniczysz czasami w grupie? Tak, uczestniczuję. Uczestniczę, oglądam dziewczynka, biorą udział w tych próbach. Oczywiście, żeby taką nierówność trochę parytetów. Nie, dlatego zapytałam. Czy to jest tak, że jeszcze chcę się dowiedzieć, czy jest telewizja festiwalowa? Panowie tutaj mówili o nagłośnikach, jest telewizja. Czy jest telewizja festiwalowa, bo zwykle bywała za czasów moich, czy ukazuje się wraz z recenzjami, bo to jest gazeta festiwalowa. No i czy potem jest tak zwany Grand Prix, no i zwycięzcy, etc. Cała ta uprawa. To jest i w tym roku zaczynało się z tym charakter. Oczywiście funkcjonuje, jest z nami Michał, zajmuje się telewizją festiwalową. A jednak, znała właśnie ta dziewczyna. Jesteśmy to w takim składzie ze względu na to, jaki fragment przygotowaliśmy. Dlatego jest też trzech mężczyzn, natomiast znakomita większość organizatorów festiwalu, jak i występujących, to są kobiety, które nadają niewątpliwie koloru naszemu festiwalowi. Nie tylko koloru, myślę, że walory artystyczne. Oczywiście, walory artystyczne, na kulturę. No i po prostu praca aktorska, to też dziewczyna. Dokładnie, i gazeta festiwalowa jest wydawana.
wydajemy 6 numerów gazety festiwalowej na kolorowym papierze. Każda gazeta ma wiele stron, wiele ciekawych informacji, recenzje, ale też artykuły o teatrze w ogóle. A powiedzcie proszę, macie gości specjalne i zapraszacie zawsze na taki festiwal jakieś takie nazwiska znanych aktorów, czy też przedstawicieli jakiegoś teatru i są jakieś spotkania, prelekcje, czy raczej we własnym towarzystwie artystycznym? Więc w zeszłym roku była pani Danuta Stenka. Z tego, co mi wszyscy była pani Danuta Stenka, która... Wesoło, dziewczyna. Była pani Agata Kulesza, tak. Była pani Agata Kulesza, która mówiła, którą przeprowadzaliśmy wywiad w ramach telewizji festiwalowej. W tym roku będzie pan Roman Pawłowski z TR Warszawa i najprawdopodobniej pani Maria Majs, aktorka również z TR Warszawa. Co spowodowało, ale proszę teraz nie zdradzać wszystkiego, Tomaszu, dlatego że my się jeszcze spotkamy i o festiwalu mówić będziemy. Dzisiaj był fragment spektaklu, czyli Buchatow, dzięki któremu uwrażliwialiśmy wszystkich, którzy zechcieli z nami być. Uwrażliwialiśmy na kulturę i na festiwal teatralny, 29. festiwal teatralny przy 27. liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Tomskiego. Ta nasza rozmowa na www.polskieradio24.pl, oczywiście na stronie internetowej też będą Państwo mogli odsłuchać tę rozmowę. A przypomnę, kto był w studiu Polskiego Radia 24. Panowie Krzysztof Niedziułka i Michał Darecki oraz Katarzyna Lipińska i Tomasz Klochowicz. Ja Państwu dzisiaj bardzo dziękuję i obiecuję, że spotkamy się jeszcze albo przed samym festiwalem i pierwszego dnia, kiedy już wszystko zacznie dziać. Mam nadzieję, i jeszcze o stronę internetową zapytam. Strona będzie działała? Tak, strona dla niego było to nie do przyjęcia. A już jest w tym momencie odliczanie festiwalu, tak jak teraz odliczę. Zapraszamy festiwalczacki.pl. Dziękuję. Dziękujemy. Banalność tej sprawy. Chłopak miły, sportowiec. Dziewczyna miła, teraz robotka, na 18 urodziny w MediaMarkt. Laptop nas, Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz Windows 10 już za 1199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Nie pokażę, że dziewczyna jest ciąży. Na szczęście dla was znalazłam związanie Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Czy rozwiązany kaszel dla dzieci może być lizak? Podaliście mi lizaki na tusze przyjadło, ale lizak jak na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki na tusze kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Ruch medyczny na tusze lizak. Łagodzą kaszel, zmniejszenie dotychczasowości i ułatwienia odkrztowania. Lizak to spokoją dzieci. Lizaki na tusze. Dyszy smakują, dzieci chorują. Nie powtarzam, to był pośmierć. Pośmierć siostry. Teraz darmowa dostawa w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie,
Wśród porwanych pracowników polskiej firmy w Pakistanie nie ma polskich obywateli. Powiemy też o drugiej dużej prawdopodobieństwie winy rodziny. Także pierwszym podejrzanym a także są dzieci, rodzice, ci, którzy wychowali to dziecko, którzy je urodzili, którzy je karmili. Te przysiady, to, że zostali w nocy przez policję... Zapraszam. W Pakistanie porwano 6 Pakistańczyków pracujących dla polskiej firmy geofizyki Kraków. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła wojskowe. Rzeczniczka prasowa ministra spraw zagranicznych Joanna Wajda zapewniła, że wśród porwanych nie ma polskich obywateli. Pracownicy zostali uprowadzeni wczoraj wieczorem. Porwano ich z pojazdu w rejonie wsi znajdującej się 80 km od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu sprowadzeń, które byli odpowiedzialni islamscy radykałowie. Tak sposób wymuszali okupy lub pozwolenia z więzień osób ze swojego środowiska. Geofizyka Kraków to spółka zależna od PGNiG. Agencja Reutera podaje, że firma nie była w stanie natychmiastowo udzielić komentarza. Firma jest informuje strona internetowa od sierpnia w procesie przyjścia. Jest na wiosce i ten chrzest, i ten papież, i ten krzyż rzymskowa ciński łacina. I to ja próbowałam. Bo to jest kolejny uczniów. To za burczenie, dlatego musiałam sprawdzić, co to woli. Ale to nie jest tylko kolejny. Teraz też oczekiwane jest obecność pocieszenia. Rosja krytykuje Rosję za jej barbarzyńskie ataki na ludność cywilną w Syrii. Francja Fillon całkowicie popiera Kreml i Putina w sprawie Ukrainy, Krymu, jak i operacji w Syrii. Paryż, część klientów banków jest zainteresowana stałym oprocentowaniem kredytów spadowych. Komisja Nadzoru Finansowego zaleci bankom wprowadzenie takich kredytów do oferty. Do konsultacji publicznej stronie projekt odpowiednich zmian w rekomendacji S. Oferowane oprocentowanie będzie obowiązywało przez 10 lat. Podobnie w tym może spowodować rewaloryzację poziomu oprocentowania. Jest ono niezmienne przez znacznie krótszy okres. Eksperty zauważa jednak, że zaciąganie kredyt o spadłym oprocentowaniu klienci od razu płacą niższą wysoką ratę. Jarosław Sadowski mówi, że dla wielu osób byłoby to zniechęcające. Porównując po wysokości raty, niewiele osób zdecyduje się na to, żeby płacać. To właśnie dlatego, że patrzy na to, jakie jest to naszą dzisiaj. A przyszłość jest odległa, jak na razie raczej nie przychodzi przez najbliższe przyszłość. Nie będzie jeszcze prawdopodobnie powyższy 100%, więc zainteresowanie tą ofertą w całym procentowaniu jest bardzo niewielkie. Nowe spojrzenie, nowe światło, nowy wymiar, nową wartość symboliczną. Druga kolekcja rzeźby znalezionych w jordańskiej Petrze jest prezentowana z muzeum Arceologicznym w Szerdzie i jest w Jordanii
nie panował nad nami z prawdziwego świata. Rzeczywistości materialne, ale raczej, abyśmy tą nimi kierowali. Jest jednak nie potrafimy się im przeciwstawić, aby nas niezniewoliły, przytłoczyły. Nie będziemy mogli zauważyć, dostrzec, wyczuć, że istnieje coś znacznie ważniejszego. Nasze ostateczne spotkanie z Panem, który przychodzi do nas, jest o wiele ważniejsze. To jest spotkanie dla nas z nami. Nigdy nie w tym momencie, gdy nasza Ewangelia będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Nie jest to wyzwanie z uczciwością, ponieważ nie wiedzą, kiedy Pan przyjdzie, musi być zawsze gotowi do odejścia. I wyruszyć, i musimy wyruszyć. Musimy być gotowi do odejścia i wyruszyć. Gdy w czasie Adwentu jesteśmy zaproszeni, aby poszerzyć horyzont naszych serc, aby się pozwolić zaskoczyć przez życie, które nowe przychodzi każdego dnia. Wojtek i Ireneusz Saturna polecają. Należy nauczyć się w zależności od naszych zabezpieczeń, od naszych skonsolidowanych schematów, bo Pan przyjdzie w chwili, której się nie spodziewamy. I przyjdzie, aby nas wprowadzić w wymiar o wiele piękniejszy, większy i doskonalszy. Matka Boża, dziewica Adwentu, niech pomaga nam, abyśmy nie uważali siebie za właścicieli naszego życia, abyśmy nie stawiali uporu, kiedy Pan przyjdzie, by je zmienić, lecz abyśmy byli gotowi do przyjęcia na przyjęcie Go jako gościa oczekiwanego i mile widzianego, nawet gdy pozmienia nasze plany. Anioł Pański, zwiastował Panie Maryi, poczęła z Ducha Świętego, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Zostały dzieci wywiezione. Oto ja służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. A słowo stało się ciałem i zamieszkał między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Blender Brown w nowej serii MQ9 o mocy 1000 W z unikalną ruchomą stopą, stworzony do najtrudniejszych zadań. Módl się za nami, święto Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowej. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rozżywać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patrii, Módl się za zmarłych, wieczny odpoczynek, racz zmarłych dać w Panie, światłość wiekuś za niebym świeci, nie odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Właściwie za każdym razem, gdy do głowy dochodzi prawica,
Polsce, w Australii, w Hiszpanii. Nastąpiło kolejne podróżenie. Populista zaatakowany za mniej z konserwatystą i prawicowcem. Choć są żywi Pozdrawiam bardzo serdecznie kwadrowską wspólnotę tutaj obecną. Rodziny ruchu Fucynarii, grupy Altamura, Jadijeci, San Kasiano i Valdebeza, Unitalci, Skapacio, a także uczniów z Bagerii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrej adwentowej podróży, aby spotkać Pana. Niech to będzie czas nadziei. Aby spotkać Pana, który przybywa zawsze na spotkanie nam. Niech to będzie czas prawdziwej nadziei, która opiera się na wierności Boga i na naszej odpowiedzialności. I bardzo proszę, nie zapominajcie odnieść się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia, do zobaczenia. Z pozdrowieniem Ojciec Święty Franciszek zakończył dzisiejszą modlitwę Anioł Pański i rozważania. W czasie i po tej modlitwie pragnę dodać, że na placu świętego Piotra już pojawił się 25-metrowy świat, który został przywieziony na plac z lasów wschodnich Alp, gdzie ofiarował Ojcu Świętemu miejscowość Skórę w regionie Trydentowna Adeja. I tymi już świątecznymi adwentowymi wiadomościami pragnę się pożegnać ze słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Pan. Życzyć im pięknej, błogosławionej niedzieli. Niech Pan błogosławi wszystkim. Żegna się z Państwem Ojciec Marian i będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ale to jest zawsze w tym. A kiedyś w tym, o czym to robisz, nie mogę do nas.
Dzieci,
Ja nie rozumiem, po co oni wyją raz na Cerskiej u Żydów, potem na tej Radio Maryja wyją i po prostu nie mają. No właśnie, że wy moherowe uwielbiacie słuchać tego wszystkiego. Ludzie, którzy są logiczni, którzy są mądrzy, którzy czytają Biblię, wycia słuchać nie mogą, bo oni myślą, że jak będzie wyła do Matki Boskiej albo płakała rzewnie, to coś to jej pomoże. Czego? Ludzie są naiwni, zobacz, też taka prawda wychodzi tu we wiosce, że tak. Ale kto? No to ona sobie jeszcze pójdzie na ten obiad. Czego ty się martwisz? Dopiero jest 12. Zawsze prosimy i zawsze zachęcamy do tego, żeby nie martwić się. Im więcej osób wesprze akcję, tym my mamy większą możliwość przygotowania i lepszych świąt i pokazania dzieciom większego takiego, ja nie powiem, że serca, bo serce zawsze jest wielkie. Także tego testamentu, co prawda, żeby nie dawać wcześniej, tylko po mojej śmierci. Jak to mówią, po moim trupie, bo zobacz, czy to rodzina, czy nie rodzina, koniec. Rodzinę wolno z domu. Bez względu, jacy są ludzie, to jest obraz też polskiego społeczeństwa. Tego roku, bo to jest akcja świąteczna, natomiast my też mówimy, że nie tylko przygotowanie Wigilii. Ale to ta pazerność jest w każdym worku ludzkiego nieszczęścia. Na zajęcia dodatkowe, albo czy będzie można przeznaczyć na ferie, które już zaraz się zbliżają. Ale jak to nie ma? Każdy pieniądz jest. A jak będzie ten Tobiasz, ci zabierze. Jak się okazuje, wyglądają święta Bożego Narodzenia w Wioskanej Dziewicy. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak wiele osób. A jeżeli on tam jest. Podam taki przykład, mamy Danusi. Danusia, która jest w Wiosce w Jugoraju, ponad 30 lat mamą SOS, wychowała na kranie. Wiele swoich dzieci, bo czy tam nikogo nie ma? Dzieci ze swoimi rodzinami. Jak będziesz się samotał z tym Tobiaszem, to po co to? Danusi przyjeżdżają do niej. 790, dwie nowe wiadomości. Krzesełka trzeba dostawiać do stolki. Do tych osób jest kilkadziesiąt, to już nie jest kilkanaście, więc jeżeli popatrzymy na nasze rodziny SOS, tam już tych rodzin, które są więcej niż kilka lat i dzieci mają swoje dzieci, tych osób zasiadających przy stole jest bardzo dużo. Czy mama Danusia jest rekordzistką? Mama Danusia akurat jest rekordzistką, ale dlatego, że przyszła i rozpoczęła pracę w SOS Więcej Kultury i zaraz na samym początku, a ta wioska już istnieje ponad 30 lat, natomiast u nas rzeczywiście w każdym rodzinie więc jeżeli już mamy dzieci, młodzież czy dorosłych, którzy już wyszli spod skrzydeł mamy SOS, ale do nich wracają, czy do rodziców SOS wracają, to stan tych osób bardzo często jest 12 przy stole. Wspomnieliśmy o środkach finansowych, wspomnieliśmy o pieniądzach, ale wioski dziecięce to... Zaryzykuje stwierdzenie przede wszystkim rodzice. Tak, to przede wszystkim rodzice, to przede wszystkim mamy, to przede wszystkim mama i tata. I to są rodzice, których cały czas potrzebujemy. Dlatego, że a do Zaleskiego się nie dodzwonisz, bo tu nie zaraz zaczęły. Nie pomożemy dzieciom, jeżeli rodzice, te osoby, przyjść do nas do pracy, zająć się tymi dziećmi. Cały czas poszukujemy rodziców, cały czas mówimy, że nie potrzebujemy. Teraz zrobimy inny numer do niego. Poczekaj, 666, jeszcze był 666, czyli jedna z czterech lokalizacji, Kalino, Cielce, Biłgora i Krasnik, zamieszkali 664, 589, 655. Dziećmi, aż do i teraz dzwonię na numer 664, 589. Ja bym powiedziała zestawienie swojego dotychczasowego życia, bo przeprowadzamy się do Wielkiej Skiej, mieszkamy w tym domku i zakładamy najnormalniej to jest co najmniej na kilka, kilkanaście lat, bo w zależności oczywiście w jakim wieku będą dzieci, którymi będziemy się zajmować. Natomiast naszą powinnością i naszym obowiązkiem, jak się podejmiemy tego typu pracy, to jest doprowadzenie tego człowieka do samodzielności, tego dzisiaj małego, w przyszłości dorosłego. Więc jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, że się przeprowadza do wioski
jeszcze będzie rodzicom SOS. No tak, bo jak one w te dusze wierzą, to im się mieni. Wiesz, a to, że nie ma, a to, że jest, a to, że... Ja od razu mówiłam, ciemnotę wyrzucić, ślepotę ze swojego umysłu, ale to nie jest możliwe takie. To pani psycholog działa, ale co to ona zadziała? Jak to chce na swoje życzenie się powiesić, no to jeden wisiał na drzewie. A więc ja tam raz biegałam w parku, tam w Białymstoku, daleko, i tam mówili, że na tym drzewie wisiał człowiek. Ja mówię, dlaczego wisiał? No bo się powiesił. A ja mówię, co to znaczy się powiesił? No wziął się na pętlę i się... I tutaj zawsze mówią, że jak ktoś się powiesił, to wiatry wieją. Ja mówię, no już mam skojarzenie. Po co mi to gadać dziecku do końca życia, żeby człowiek nie... Dlatego, że my zarówno osoby samotne, jak i małżeństwa zachęcamy do bycia rodzicem. Mogą mieć również te osoby swoje dziecko biologiczne. Natomiast składamy CV u nas w stowarzyszeniu, przechodzimy testy psychologiczne, no, które pokażą, bo no wiadomo, może być różnie, nam może się wydawać, że bardzo chcemy, bardzo... Że, proszę Państwa, skandale wychodzą, że jakiś cioteczny, jakiś ktoś na policji tego... Mamy ktoś pomógł zamordować dziewczynę i do rowów kopać, do piasku, że żywcem nawet. Ale zachęcamy wszystkie osoby, które spełniają te misje. W Biłgoraju przyjeżdżają dziesiątki dzieci. Ale domyślam się, że ich 30 lat to musiały być też często momenty. No ja mam i nie wiem. To są trudne momenty. Nie wejdzie, no. Nie, masz kartkę. Takie, które wyniosły z tego miejsca, z którego do nas przyszły, więc to nie jest sielanka. To jest bardzo trudna praca, wymagająca praca, ale my dlatego dajemy jeszcze wsparcie. Żaden z naszych rodziców, żadna mama, żadni rodzice SOS nie są pozostawieni sami sobie. Mieszkają na terenie wioski, to jest jeszcze taki dodatkowy atut, że tam mamy pedagoga, tam mamy psychologa, tam mamy pracownika socjalnego, który na co dzień może dać wsparcie, jeżeli jest potrzeba przepadania. A potem będzie herbatę i cukier i wyszarty. To wszystko w ramach takiego zespołu. Tu jest sklep normalnie. Normalnie jest sklep do 9:00. To jest bardzo dobry filmik. Tanio. Który pomaga tak naprawdę na co dzień. Ja uwielbiam do tego sklepu. Nie zajmować się tym, żeby żaden z rodziców nie jest naprawdę wystawiony sam sobie, że masz pod ręką. Nieważne, to jest duży sklep, ale jakiś taki, że... To naprawdę to jest wsparcie na pracę. To nie jest nawet tanie, bo to jest śmieszne czasem tanie, jakby oszło. To może coś się otworzyć w dziecku, może pokazać się, odezwać się do nam przeszłości. Biorąc pod uwagę, że jest naprawdę spore wyzwanie, zastanawiam się, kto się podejmie. Nie można tak wykorzystywać ludzi. Tak ta moja siostra zawsze mówi, że wykorzystują i wykorzystują. Ale pierwsza podstawowa rzecz to te, które mają dużo empatii w sobie, dużo cierpliwości. Dobrze, ten kurczaczek mówi, zauważył, przecież ja tego mu nie podpowiedziałam. Cały czas trzeba się dokształcać, bo każda rzecz, każdy moment wychowania dzieci jest inny, więc każdy z nas, który ma swoje dziecko, czy ma swoje dzieci, wie, że dzisiaj jest łatwo, jutro jest trudno. Więc te osoby, które do nas przychodzą, są od przedszkolane, bo na przykład ostatnia taka kandydatów to są dziennikarze. Więc nie ma jakiegoś bardzo jednoznacznego profilu tego kandydata na rodzica. Po prostu musi być dużo przekonania do tego, że jesteśmy gotowi zmienić swoje życie, bo te momenty takie właśnie jak święta. Jak to pada? Leje, wieje normalnie zawierucha była. No to daj mu tabletkę arbulu czasu. Rodzice muszą się bardziej pokazać wielkie święta, natomiast musimy mieć sobie cały czas gotowość do tego, że po pierwsze uczucie, po drugie mogą być bardzo trudne sytuacje, po trzecie, żebyśmy uważali, prosić o pomoc. Czyli w momencie, kiedy decydujemy się przyjść do wioski, wiemy, że możemy to zrobić bardziej, więc jeżeli coś dzieje się trudnego z naszymi dziećmi, albo musimy sobie dzieje wypalenie, nie bądźcie o tym, zawsze jest to potrzebne wsparcie, są osoby,
Zabawa głupia, nie? Co warto jest zrobić, żeby pomóc dzieciom, a co warto jest zrobić, żeby pomóc sobie. Więc my zawsze mówimy, że bardzo różne osoby trafiają do rodzicami. Czyli pomoc można znaleźć już na miejscu. Potrzebna jest przede wszystkim otwartość, chęć do pomagania i przy okazji właśnie odchowane dzieci. Powiem, że to bardzo pomaga. Jeżeli już mamy swoje doświadczenia jako rodzic i wiemy, z czym możemy się zmierzyć, to na pewno nam łatwiej wchodzi się w rodzinę, gdzie możemy mieć kogoś, kto będzie w przedszkolu, będzie dziecko, które będzie w szkole podstawowej, będzie kilku gimnazjalistów i ta kumulacja takich bardzo normalnych zachowań, z którymi się spotykamy na co dzień wśród naszych dzieci. Więc jeżeli mamy doświadczenie jako rodzic, to na pewno łatwiej jest nam się zmierzyć z tymi wszystkimi problemami typowo rodzinowych. Barbara Rejkowska ze Stowarzyszenia Rzeczniczka prasowa ministra spraw zagranicznych Joanna Wajda zapewniła, że wśród porwanych nie ma polskich obywateli. Pracownicy zostali uprowadzeni wczoraj wieczorem. Porwali 80 km od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu uprowadzeń, za które odpowiedzialni byli przygotowali ponad 1600 paczek świątecznych dla najmłodszych. A wiesz, że małpy sobie przypisał na głowie? Jak ma, to wszystko wyjada, zawiera. Pazurki ma takie. Będziemy starali się dotrzeć do jak największej grupy dzieci, jedna które potrzebują takiego wsparcia. Paczce znajdą się słodycze i zabawki. Klocki i duszaki, mówił Sławomir Reksy z forum motocyklowego Motosącz. Zbiórka paczek potrwa do końca listopada. Motocykliści rozwiozą prezenty na... O, jaka pogoda, proszę bardzo. Jak to wychodzi, to głupi. ...i prywatni sponsorze. Na pewnie. Leje, wieje. No, ciekawe to jest. O sile 7,4 stopnia nie spowodował zniszczeń, choć wywołał małe fale tsunami. Dziennik Japan Times pisze o planach przedłużenia eksploatacji obecnie działających elektrowni jądrowych, a także o towarzyszącym tej decyzji niepokoju mieszkańców okolicznych terenów. Wstrząs o dość znacznej sile 7,4 stopnia w skali Richtera uznany został za wstrząs wtórny po potężnym 9% trzęsieniu, które nawiedziło Japonię w marcu 2011 roku. Wówczas wywołane przez nie fale tsunami doprowadziły do uszkodzenia elektrowni jądrowej w Fukushimie. Władze Japonii zawiesiły plany rozwoju energetyki jądrowej. Nie, twoja kuzynka to już Chinka. Zobacz, jak śnieg zeszedł, pana, zobacz. Eksploatacja elektrowni jądrowej w prefekturze Fukui. Operator elektrowni zapewnia, że ta zabezpieczona jest na wypadek trzęsień ziemi. Nie rozwija to jednak obaw osób mieszkających w najbliższej odległości od elektrowni. On taki jak widzę. Zaniepokojone decyzją o wydłużeniu pracy reaktorów z 40 do 60 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. O, patrz, jak leje teraz z gradem. Rozpoczynającego się dzisiaj w Poznaniu 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza w Kino. Tego rozwiązania potrwa do 4 grudnia, ale kino to największy festiwal filmowy dla młodych widzów i jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. Powiedziała dziewczynka prasowa festiwalu Ewa Obrębowska. Jak mówiła, choć impreza ma za sobą długą historię, stara się dotrzymać kroku współczesnym odbiorcom. Polskie Radio 24. Słowem. Thank you.
W każdym razie parę milionów ludzi. Ale właśnie to jest, to nas łączy faktycznie i to jest ten płomień, który tych Polaków wszystkich jakoś ze sobą spala. To jest bardzo piękne. A też akcja jest akcją małych wspólnot, małych grup. To nie jest gigantyczna akcja, gdzie jest jakiś super kontakt, gdzie jest jakieś pieniądze. To jest akcja właśnie malutkich bądź dużych środowisk, w których są osoby potrzebujące i tamte środki z nich się zostają i tam na miejscu służą. To w takim razie kilka szczegółów natury technicznej, jak przebiega akcja. Jest tak, że Caritas w Polsce to jest blisko 1000 placówek pomocy codziennej, to jest 100 tysięcy wolontariuszy, to jest 5 tysięcy parafialnych zespołów Caritas. To oznacza, że przez te parafie pół Polski nieustannie jest objęty samą pomocą sąsiedzką. Cały czas ze sobą samą implikujemy. Teraz tak, te świece sprzedawane tylko w parafii. Bo mnie denerwuje człowiek. Może kupić ostatnio stricte właśnie wspólnotową kościelną. Paweł mnie nie denerwuje, a ty nosisz. Środki z nich służą na pomoc dzieciom, które są na pewno danej parafii. Jeżeli zapalam tą świecę, kupuję tą świecę, no to powinienem wiedzieć, że dzieci mojego sąsiada, sąsiadki, dzieci na podwórku, które po prostu mają trudności życiowe z powodu ubóstwa albo innych problemów, to one dostaną tę pomoc. Część środków jest przekazywana do Caritas diecezjalnej. Trzeba Polskę spodziewana na diecezję, są w Polsce te diecezje 44 i każda ma swoją Caritas. I one organizują, jako takie organizacje diecezjalne, wypoczynek dla dzieci w całej decyzji. Tylko w tym roku na wakacje dzieci dziecięcą wyjechało około 10 tysięcy. Nie odzywa się, to by do cholery jasne. To ci powiedziałem. Dalej, tak dalej, prawda? Działa na sprawę 187 socie terapeutycznych, gdzie dzieciaki przychodzą po lekcjach. Nie będą mieli wyjścia. W tym czasie bardzo ważne wiedzieć, co to jest dobro, co to jest zło. Związą cię i wywiązą. A dlaczego ponownie z przyjaciół? Wywiązą tam, gdzie matka powie, bo już ona nie będzie chciała cię do domu, bo będziesz niebezpieczny. Nie reaguje w ogóle na ciebie. Nie reaguje, bo wariaty nie reagują, w klatkach siedzą. Do siebie to mówisz? Do siebie będziesz mówił.
nie będziesz miał wyjścia. Nie, no nie słuchaj jego, to przecież
Zamknij się! Jest butlet, Witki stara, zapierdala! Witki ojciec zgubię but. Czyli taki zamysł pojawił się właściwie kilka lat po tym, jak okazało się, że akcja przynosi dobre efekty. No tak, to już kilka, nawet troszkę więcej niż kilka, ale takie spotkania Międzynarodowej Organizacji Pomocowej na katolickich, ale to było już wyznań, prawda? No i takie spotkanie dyrektorze Caritas Polska, dyrektor Generalna Diakonii Polskiej doszli do porozumienia, że łączyć bardzo wiele chcą razem. No i potem łączy się, że prawosławny był w ogóle trójca aż święta. Tak. I to jest moment, w którym krzyży przydają słowa. Tak jest w jakimś sensie. Najpierw praktyka, ewentualnie później jeszcze dyskusja. My też jesteśmy dumni z tego, że dołączyli się do nas harcerze Związku Chrześcijaństwa Polskiego, którzy przenoszą do Polski to Betlejem, to był pokoju, które Betlejem przez skautów odpowiadnych jest. Jakby przenoszą metod do Europy i gdzie na różne strony, do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś. Ale w Polsce to światło jest przenoszone wyłącznie na świat innego dzieła pomocy dzieciom. To jest nasz jakby zaszczyt wielki. Czyli raz, że jest to miłosierdzie, a dwa, że to jeszcze jest symbol pokoju, który idzie z tym rozwojem chrześcijaństwa. Bo to właśnie to jest najpiękniejsze w Polsce. Dziękuję Państwa, harcerze, którzy się dołączył do akcji, które jeszcze Państwa wspierają dla nas. Tak praktycznie tutaj jakby w konstytucji czy dzieła wspólnych jest ograniczana, dlatego że tutaj musimy zachować taką wyłączność, to jest dzieło parafialne, prawda, które trwa i tam się zawiera do jednego wyłącza pomiędzy zewnętrznych. Ono musi pozostać w czasie, powiedział, natomiast mamy zawsze panel medialny, który jesteśmy cięsi, bo dzięki nim też prace się o tym dowiadują, że to jest polski radio. Dziękuję bardzo. Telewizja Polska, Kość Niedzielny, Niedziela, podpowiadają, to po prostu nasi partnerzy, którzy informują ludzie, nie pierdol, wszyscy idzie po pracy, że przez nas nie jest tak polski, że właśnie tutaj tradycje zjany będzie pomiędzy na okresie, może nie kwestiony, bo to złe słowo, bo mamy patent, ale po prostu spotkania. Tak, będą otwarci na przechodniów, będą mocno informować i pokazywać, co to jest Caritas i jak ta pomoc wygląda. Zaraz o tej pomocy może porozmawiamy jeszcze i o tym, czym jest Caritas, a jeśli chodzi o samą akcję, poproszę.